Naszym gościem jest pan Wojciech Musialik. Dzień dobry państwu. I chciałabym od razu państwu powiedzieć, że już w sobotę pan Wojtek miał być gościem w naszym studiu, natomiast nie mógł być w sobotę, ponieważ był na zawodach, które odbywały się w Zakopanem. Panie Wojtku, co to były za zawody? Zdradźmy w końcu tę tajemnicę, co to jest, tak, że to sport. Jest to sport, który nazywa się paragliding. Polska nazwa tego sportu mógł ten sport się nazywać spadolotniarstwo. Jest to połączenie lotni ze spadochronem. Ale zachowuje się w powietrzu tak podobnie jak lotnia, a jest spadochronem. Spolszczona nazwa też francuskiej nazwy spadolotni. My mówimy tutaj u nas w telewizji parapenty. Parapenty też. I proszę powiedzieć kilka słów o tych zawodach, ile osób startowało w tych zawodach. Jaka była pogoda przede wszystkim? No, pogoda była bardzo ciekawa, bo do połowy startów mieliśmy wszyscy pogodę no bardzo ładną. Warunki były nośne, termika, wiatry wspaniałe. Dopiero po pierwszej połowie, jak wystartowała pierwsza część zawodników, pogoda diametralnie się zmieniła. Wiatr w plecy, deszcz, no nieciekawe w każdym razie warunki. Aczkolwiek zawody były przygotowane bardzo ładnie. Były to pierwsze zawody w Polsce, no i można powiedzieć, że wypaliły te zawody. Proszę odpowiedzieć mi na to moje pierwsze pytanie. Ile osób startowało w tych zawodach? W zawodach startowało 75 osób. Przeciętna wieku od 14 lat do 60. Pierwszą zawodniczką, która wystartowała, najmłodszą, była Tamara z Bielska Białej, 14 lat. No, najstarszy zawodnik też z Bielska Białej. Będę latał ja, Wojciech Musialik. To pomagać! Stał Górawczyk, kibic. Wietek, Guzera Gajt, Polska. Będzie raz do mój kolega. 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 Bogdan Gul. Zawodnik numer 9.
numer 66. Ja. Ryszard Wasawa. Zawodnik 48. Miejsce 31. Numer 34. Miejsce 32. Zawodnik numer 15. Miejsce 33. Zawodnik numer 64.